jest Bóg. Słuchajcie, przez wiele lat żyłam bez Boga. Przez 36 lat żyłam bez Boga. Nie znałam Go. Wiedziałam, że On jest, ale jednak był dla mnie odległy. I dopiero jak uwierzyłam w proste prawdy, że Jezus Chrystus umarł za mnie i zmartwychwstał trzeciego dnia, zawołałam do Niego i zmieniło się moje życie. Wychowywałam się w rodzinie, gdzie był alkohol. Jako nastolatka żyłam w kompleksach, w absolutnym odrzuceniu. Szukałam miłości w domu. Rodzice nie mówili mi, że mnie kochają. Znalazłam ją w pewnym człowieku, tak mi się wydawało wtedy, ale niestety pomyliłam się. Żyłam z tym człowiekiem przez 20 lat, w upokorzeniu, w poniżeniu. Był alkohol, przemoc, pornografia. Wydawało mi się, że uratuję to małżeństwo. Chodziłam do psychologa, modliłam się, spowiadałam się. Wydawało mi się, że to coś pomoże. Jednak to nic nie dawało. I pewnego dnia ze szczerego serca zawołałam do Boga. Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź do mnie i zmień moje życie, ponieważ ja nie chcę tak żyć. Uwierzyłam to, że święta krew Jezusa popłynęła za mnie, za moje grzeszne życie. Uwierzyłam w to, bo usłyszałam Ewangelię, że Jezus za mnie umarł, że poniósł mój grzech. Uwierzyłam to, że zamiast mnie zawisł na krzyżu. Uwierzyłam i zawołałam. I Bóg przyszedł do mojego życia. Tchnął we mnie nowe życie. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. Bóg dał mi nowe życie. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj jestem bezpieczna w Bogu. Dzisiaj czuję się kochana, bo Bóg to prawdziwa miłość. To jedyna miłość, która może wyrwać ciebie z mocy ciemności. Jedyna prawdziwa miłość. Jeszcze dziś zawołaj do Boga. Jezu, ja ciebie nie znam. Przyjdź i zmień moje życie. Bo bez Boga idziesz na wieczne potępienie. Po śmierci jest piekło i niebo. Dzisiaj, człowieku, możesz zadecydować, gdzie będziesz. Jeśli staniesz na sądzie Bożym, Bóg zada ci jedno pytanie. Co zrobiłeś z moim Synem, Jezusem Chrystusem? I co zrobisz z łańcuchem swoich grzechów? Bez przebaczenia pójdziesz do piekła. Dziś możesz zadecydować, bo jutro może nie nastąpić. Wybierz Jezusa, bo Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On jest drogą do Boga Ojca. W Jezusie Chrystusie dostaniesz wszystko. Będziesz szczęśliwy. Jezus poniósł na krzyżu Golgoty twój grzech, twoją chorobę, każde zniewolenie. On uwolnił mnie z mocy ciemności i wyrwał z piekła i przeniósł do światłości. Dzisiaj mogę uzdrawiać, dzisiaj mogę uwalniać. Jeżeli masz jakikolwiek problem, podejdź do mnie, pomodlę się o ciebie, bo dzisiaj we mnie mieszka święty, potężny Bóg i On może zmienić twoje życie. Nie czekaj do jutra, przyjdź, a On może zmienić twoje życie. Przyjdź, uwierz w Jezusa, uwierz w prawdziwą miłość, bo Bóg jest miłością. Bóg jest dostępny tylko w Chrystusie. Poza Chrystusem Bóg nie jest osiągalny. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Jedyna droga do Boga Ojca, jedyny ratunek. I nieważne, czy jesteś młody, czy stary, czy masz jakiekolwiek przekonania religijne. Nieważne, czy jesteś dobry, czy zły, musisz narodzić się z Bożego Ducha. On przyjdzie i odmieni twoje życie. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, musicie narodzić się na nowo. Każdy człowiek rodzi się tutaj na tym miejscu martwy i musi połączyć się z Duchem Bożym, żeby ożyć. I wtedy dostaniesz życie wieczne. Bez Jezusa idziesz na zatracenie. Wybierz jedyną prawdę. Wybierz Jezusa, a będziesz żył. Amen.